Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria umożliwia Wam na uzyskanie odpowiedzi w formie wideo, gdy kontaktujecie się poprzez Magiczne Wrota bądź stronę Tip & The Nation. W przypadku Magicznych Wrót odnajdujecie tarociska Agiatis, wybieracie opcję SMS. W SMS-ie w treści poproszę, aby było napisane INT.254, to Wam daje tyle, że ten SMS trafia do mnie i tylko do mnie. Później piszecie skróty IT lub wizja lub wideo. Dla mnie to jest czytelny sygnał, że chcecie, aby właśnie Wasze pytanie było potraktowane na YouTubie, czyli odpowiadam Wam tutaj. Później Wasze imię, data urodzenia, no i oczywiście treść pytania. Gdy chcecie zapytać o kogoś jeszcze, bardzo proszę, abyście podali również imię tej osoby, a także, jeśli to jest możliwe, datę urodzenia. W przypadku strony Tip & The Nation, tam nie musicie pisać, iż na YouTube, bo tam bezpośrednio pytania idą tutaj. Dlaczego? Ano dlatego, że tam nie ma możliwości Wam odpisywania, stąd jest taka różnica pomiędzy dwiema tymi stronami. Wszelkie linki, które Wam umożliwiają dostanie się na te portale, są na dole pod filmem. Pod filmem również jest instrukcja, jak zadawać pytania na YouTube. Zatem jeśli jeszcze czegoś tutaj nie zrozumieliście, to zapraszam do tejże instrukcji. Na dole również macie informacje, czego ja potrzebuję do wróżby, abym mogła postawić Wam karty. Bardzo proszę, aby kontaktowały się ze mną tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Nie stawiam kart kobietom w ciąży i na kobiety w ciąży. Zatem bardzo proszę o uszanowanie mojej decyzji. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, jestem tarocistką Agiatis, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie również nie są mi obce. Prywatnie mam na imię Magdalena, bo piszecie do mnie Agnieszka, a nie jestem Agnieszka, jestem Magdalena. Zatem tyle tytułem wstępu. I teraz tak, chciałabym podążać tutaj do Was, no i nie mam internetu. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Jak nie mam internetu, to nic nie zrobię. Zobaczymy, co tutaj jest. Połączono. No super. Zatem chwilkę to trwało, ale cieszę się bardzo, że mam internet. Idziemy na początek do YouTube'a. Idziemy początek na YouTube'a. A tutaj. Okej, to tu zamknę i teraz tak. Tip & The Nation. I jest pierwsze pytanie od... Monika, ale tu właśnie chyba wysłałaś mi na maila inne pytanie. Tutaj. Mam zadać inne pytanie, w zasadzie to mogłabym zapytać, czy wybaczy mi. Dobra, czy on Ci wybaczy? Tak zadam pytanie. Włączymy tu kamerkę. Czy on Ci wybaczy? 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 Już patrzymy, Monika. Czy on Ci wybaczy? Czy on Ci wybaczy?
Karty tutaj pokazują znowu, żebyś była cierpliwa w tej całej sytuacji. Tutaj jest tak. To, co jest dla Ciebie w karcie radzie, czy też co jest dobre, bądź cierpliwa, nie rób nic na siłę tutaj. I jakby aspekt jest pokazania pojednania przy Was, bądź cierpliwa. Jest to możliwe, nie rób pochopnych kroków, nie działaj chaotycznie, bądź cierpliwa. Karty pokazują, tu są na plusy, tu są na minusy, tu są ostrzeżenia, tu są... To, co jest niedobre. Niedobre jest to, żebyś szła siłą. Również tutaj ostrzeżenia są takie, że tutaj może z tego się wykluć coś, nazwijmy to face to face, ale przy cierpliwości. On też, mam wrażenie, z jakiegoś powodu mi się pokazuje, jakby przechodził też transformację, bo on też mi się pokazuje w królu głowy jako osoba porywcza, tak? Bądź cierpliwa, a otworzy się coś, co wydawało się być zamknięte. Tak Ci podpowiem. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tylko czekajcie, ja tą myszkę stąd wywalę. Dobra. Idziemy dalej w takim razie. Dzisiaj mam bardzo dziwny dzień. Nie przychodzą osoby, które były umówione, czekały na ten termin prawie 2 tygodnie. A później internet. No zobaczymy, jak będzie dalej. Dobrze, Ola, droga Agiatis, prosiłam o sprawdzenie, co łączy mnie i tego mężczyznę. Trafiamy na siebie co jakiś czas przez kilka lat, by ponownie się spotkać i rozstać. Czy kiedyś będziemy razem? Dobrze. Czy wy kiedyś będziecie razem? Dobra, już patrzymy. Czy wy będziecie kiedyś razem? 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 Jest teraz, co tutaj wam przeszkodzi? Jest to możliwe, abyście wytworzyli jedną spójną całość, ale mam pokazane, że przeszkadzają Wam nierozliczone sprawy z przeszłości. Tak jakbyście musieli, bo to, co Wam przeszkadza, jakby trzymanie się kurczowo jakiegoś schematu, który powinniście dawno jakby w sobie zakończyć, ale też nierozerwane stare historie. I wtedy, gdy to zrobicie, możecie być razem. Pozdrawiam Cię serdecznie. I pisze do mnie Ania... Czy dostanę pracę w firmie, w której złożyłam w poniedziałek CV? Dobrze. Czy otrzymasz pracę w firmie, w której złożyłaś w poniedziałek CV? Czy dostaniesz pracę w firmie, w której złożyłaś w poniedziałek CV? Ania. Ania. Czy dostaniesz pracę w firmie, w której złożyłaś CV, czy dostaniesz? Nie, nie widzę Cię tam, ale ja mam Twoją osobę jakby przetransferowaną zupełnie gdzieś indziej. Coś innego, mam wrażenie, również się przy Tobie pojawi. Mam pokazaną Ciebie jakby co nieuniknione, będziesz jakby zatrzymasz się przy tym, czy też będzie to oddalone, ale Ty idziesz, transferujesz się w inne miejsce i co karty pokazują, rozejrzyj się gdzieś jeszcze. Zatem nie widzę Cię tam. Marzena, dzień dobry, najmilsza dziewczyno. Napisałam pytanie na mailu, buziaki. Ja Ciebie też ściskam. Już idę na maila, patrzymy, jak to wygląda. Od Marzeny. Marzena. Tu, dobra. W przyszłym tygodniu chcę startować. Czy iść osobiście, czy online? Czy iść osobiście, czy online? Czy iść osobiście, czy online? No gdzie jest Twoja data? No i daty mi nie napisała, no. Dobra, spróbuję bez daty. Czy iść osobiście, czy online?
iść osobiście czy online? Iść do banku czy online? Mnie się pokazuje raczej online historia, która jest przy Tobie korzystna, czy też załatwianie przez formę online. I która z tych kwot, jaką kwotę? Jaką kwotę? Czy ta pierwsza? Druga? Ta druga kwota jest przy Tobie jako możliwa. No, dokładnie tak. W tym kierunku jakby warto podążać. Taka jest historia. Mam wrażenie, że o tą kwotę będziesz się starać, a jakby nie do końca jest ona pełna dla Ciebie. Tak jakby coś Ci ubrano z tego, dlatego ta druga. Tak Ci podpowiem. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. I teraz tak, mam tutaj donator Karolina XYZ. Czego spodziewać się po znajomości z Sebastianem? 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 Jeżeli chodzi o jego osobę, byłabym ostrożna w kontaktach z jego osobą. Ja mam pokazane, że on wnosi jakąś trudność w relacjach. Mi się to pokazuje raczej on w odcinaniu. Może traktować osoby, z którymi jest, jako swoją własność i też nie mam gotowości do tego, aby to się łączyło. Spójność może być intensywnie, ale na pewno nie na stałe. A taka jest tutaj historia. Mam też pokazane, że on w jakiś tam sposób może chcieć sobie coś udowadniać. Zatem zwróć proszę na to uwagę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jeżeli jest to znajomość na punkcie zawodowym, byłabym też ostrożna. Pozdrawiam Cię. Idziemy dalej i mamy tu już magiczne wrota. A YouTube Emilia, czy ja i mój mąż będziemy razem, czy to nie ma już sensu ciągnąć tego na siłę? Czy ja i mój mąż będziemy razem, czy nie ma sensu tego ciągnąć na siłę? Czy wy będziecie razem? 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 Jak jest teraz? Rada, ostrzeżenia. Ja mam wrażenie, że każdy pójdzie w swoją stronę, ze względu na to, to jest ta karta świata, każdy ma możliwość zmienienia sobie historii związkowej. To, co jest jakby w radzie, karty pokazują, żebyście spojrzeli na siebie jako dwie osobne jednostki, niewspójne. Ważne jest też to, żeby w waszej relacji, w waszym małżeństwie nie było czegoś takiego jak samotność we dwoje. Jeżeli jest coś takiego, no to jest to tutaj jako źródło też problemu, czy też to może potęgować chęć rozdzielania się. Jaka jest tutaj kwestia, co jakby jest dobre, korzystne dla Ciebie w tej sytuacji, żebyście się zamienili rolami, żeby on widział, jak Ty go widzisz i Ty, żebyś widziała, jak on Ciebie widzi na tej zasadzie, jakbyście pokazali, Ty pokazała to, co widzisz w swoich oczach, patrząc na niego i słysząc go, jak Ty to odbierasz, i odwrotnie. Karty też pokazują, że jedna ze stron nie dotrzymuje danego słowa, jest jakiś słomiany zapał, a na zasadzie dziś tak, a jutro to nie ma sensu. I mam też pokazane, że Wy macie mylne wyobrażenie o sobie. Jeżeli tego nie zmienicie, to może być też tak, że w jakiś tam sposób się rozdzielicie i to faktycznie może się zrealizować. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. Coś internet mi strasznie wolno chodzi.
To nie jest na YouTube. Będę musiała dzisiaj na to odpisać. Tutaj. Gdy dojdzie do spotkania, pyta Kasia o mężczyznę, czy ta znajomość przerodzi się w związek na dłużej bądź do końca życia, czy to będzie tylko krótki romans? Gdy dojdzie do spotkania, tak zakładam, gdy dojdzie do spotkania pomiędzy wami, czy ta znajomość przerodzi się w związek na dłużej? Gdy dojdzie do spotkania, czy ta relacja, czy ta znajomość przerodzi się na związek? Czy będzie to coś na dłużej? Będzie, jeśli już, to jakaś relacja przelotna. Ja mam wrażenie, że jego osoba z jakiegoś powodu będzie chciała się wycofać, ale dlatego, że on może uznać, że nie jest dla ciebie tym właściwym. Tak jakby on uznał, że w jakiś tam sposób może cię chcieć niechcący skrzywdzić i że nie zasługuje na twoją osobę. Taka jest historia. Zatem gdyby doszło do spotkania, jest to relacja na chwilę, później on mi się wycofuje. Pozdrawiam cię. To nie jest na YouTube. Ale mi wolniutko chodzi ten internet. YouTube, Ania z października. Czy dobrym pomysłem jest iść do pani? Czy dobrym pomysłem jest, abyś poszła do pani i oficjalnie się, jak zostanie odebrana? Czy to jest dobrym pomysłem, żebyś tak właśnie zrobiła? Czy to jest dobry pomysł, abyś tak zrobiła? Czy to jest dobry pomysł, abyś tak zrobiła? Jaka jest aura na teraz? A co jest dla ciebie? Jeżeli chodzi o kwestię tego, żebyś poszła do tejże osoby, jak pójdziesz, jak zostaniesz odebrana. I teraz tak, mam pokazane tutaj w kartach, że nie jest to zły pomysł, ale karty pokazują, żebyś zbyt wiele jakby też nie gadała. Na tej zasadzie, żebyś... albo nie zagadała tą osobę. Mam tu pokazane, że informacje, które z siebie wynosisz, mogą być dla ciebie ujemne, żebyś się zastanowiła dwa razy nad tym, co mówisz, jak mówisz i ile o sobie mówisz. Na tej zasadzie. Karta jest tak, jakby ta osoba, mam wrażenie, czeka na coś takiego. To, co jest dobre, że w tym kierunku mogłabyś podążać, ale też nie rysuj sobie jakichś tam historii, które gdzieś tam w głowie tworzysz. Mam tu pokazane, co jest dobre. Pójdź, pokaż się, jaka jesteś wartościowa, ile w sobie masz, jak najbardziej, ale uważaj na słowa i tutaj jeżeli pójdziesz według tych wskazówek, możesz być odebrana całkiem przyjaźnie, czy też bardzo konkretnie, ale ja też mam pokazane, że twoje emocje i twoja psychika może ci tutaj troszkę poprzeszkadzać. Popracuj nad tym. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję za pomocną odpowiedź, Madziu, ależ proszę. Mam pytanie o innego mężczyznę. Czy ta relacja ma przyszłość? Pozdrawiam i buziaki. Dobra. Dwa. Jeden. Osiem. Czy ta relacja ma przyszłość? Czy ta relacja ma przyszłość? Co on pownosi?
zwróciłabym uwagę na jego stan emocjonalny, bo mi się tutaj pokazuje jako taki troszkę chwiejny. Mam też pokazane, że on może chcieć mówić to, co ty chcesz usłyszeć, bądź jak ty chcesz słyszeć na tej zasadzie. Niestety nie widzę, aby ta relacja się rozwijała i miała przyszłość. Dlaczego? Po pierwsze, on sobie wyidealizował twoją osobę i to jest w przeszkodzie. Mag, czyli może chcieć mówić to, co chcesz, jak chcesz. Jeżeli jest mag, to ja też proszę o taką ostrożność, bo mag czaruje, mag manipuluje. Ja nie mówię, że on tak będzie chciał z tobą zrobić, ale zwracaj uwagę na to, jakie on tutaj informacje do ciebie rzutuje. W relacjach i w uczuciach jest niestabilny. Jak bardzo chce, tak bardzo na drugi dzień nie. Mam też pokazane, że będziesz ważną postacią w jego życiu. To, co ukrywa, jakiś stan emocjonalny, jakieś lęki, jakieś fobie, coś, co jakby jest też w negatywie. I tu jest przyszłość relacji, jest karta stopu, że to nie do końca ta historia się będzie kończyła happy endem. No przykro mi bardzo. Zatem tak to widzą karty na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam cię. Okej, tu... YouTube. Droga Agiady, złożyłam wypowiedzenie w pracy. Kiedy i gdzie znajdę kolejną pracę? Ania z Maja. Dobrze. Ania. Aniu, nie pisz skróconej daty urodzenia. Pisz cały rok, gdziekolwiek wpisujesz, bo ucinasz sobie energię. A po co? Ania, kiedy znajdziesz kolejną pracę? Ania, kiedy znajdziesz kolejną pracę? Kiedy Ania znajdzie kolejną pracę? Jak to wygląda? Wiesz co, mnie się twoja praca pokazuje w okolicach 3 miesięcy tutaj przy tobie. Jako ten czynnik, który się definiuje również umową. Zatem tutaj 3 do 6 miesięcy jesteś w nowym miejscu, o fajnych jakby warunkach. Mam też pokazane tutaj to, co idzie z ciebie, do ciebie w tym aspekcie. Jest tutaj karta jakiegoś mężczyzny, który ci albo daje to z ramienia, albo jest tutaj jakieś ogólne doradztwo. Nie wiem, co chcesz robić i co robisz. Jeżeli idziesz w kwestię jakby doradztwa międzyludzkiego, to w tym kierunku może to być zahaczenie kwestii szeroko pojętej medycyny, upiększania i tak dalej. Zatem coś takiego mi się tutaj pokazuje przy tobie, ale mi się pokazuje coś dużego przy tobie. Nie jest to coś maluśkiego, tylko raczej jakaś duża tutaj historia zawodowa. Zatem tak mogę ci podpowiedzieć, mężczyzna jest kluczowy tutaj. Powodzenia ci życzę. Idziemy dalej. Już. Pytanie w mailu i tu jest Bernadetta. Dobra, pytanie w mailu. Ok, idziemy do maila zatem. Mam tutaj. Nie czytaj treści na głos, dobrze. Czy uda mi się przenieść? Jeśli tak, to kiedy? Udaje się przenieść, jeśli tak, to kiedy? Czy uda jej się przenieść? Czy uda jej się przenieść? Finalnie jest to możliwe, ale nie będzie to szybko. Mam tu pokazany jakiś aspekt kobiety kluczowej w całym tym działaniu, ale zobaczymy, jak to będzie. Ja mam tutaj pokazaną jesień, ta albo następna, a przy tobie jako historia, która może być tym przeniesieniem. Uważaj teraz w środowisku pracy na nieuczciwe zagrywki.
A jakby to, czym ty się jakby parasz, może przy tobie być, nie chcę powiedzieć na głos tutaj. Zatem nieuczciwe zagrywki wobec twojej osoby, bo tu jest próba oszustwa bądź skłamania, gdzie ty gdzieś z czymś będziesz czuła się niekomfortowo. To jest raz. Może to być w samym środowisku pracy bądź z tym, co się stykasz w historii zawodowej. To jest tak, przeniesienie pokazuje mi się jako możliwe jesieni tej albo następnej. Zatem działaj, moja droga. Ja sobie zobaczę, w którym ty jesteś momencie numerologicznym. 8, 9, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 9, 13, 4, 5, 6. Wiesz co, jest to możliwe na jesień tą albo następną, bo jesteś w takim momencie, w którym będziesz w takim momencie, kiedy te działania zawodowe są dla ciebie ważne i zainwestuj w siebie, w jakiś kurs, doszkolenie. Wtedy kolejne 2 lata będą ci punktowały tym, co zrobisz teraz. Dobrze? To taka podpowiedź. Pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że wystarczająco anonimowo. Okej, i tu? Film Agnieszka z grudnia. Czy, i tu jest imię mężczyzny, chciałby, abym wróciła i z nim pracowała, co z tego wyniknie? Czy on chciałby, abyś z nim pracowała i co z tego wyniknie? Chciałby, żebyś wróciła. Wiesz co, ja na dzień dobry w tym pytaniu mam jakieś, zanim zadałaś pytanie, czy też z tego pytania. Dziewiątka mieczy mówi mi o odcięciu pytania. To jest też karta stopu, jakby albo nie do końca jest pytanie w tym czasie zadane, albo nie tak to jakby powinno funkcjonować. I teraz tak, jeżeli chodzi, czy chciałby, abyś wróciła, ja mam pokazane, że jakby twój powrót w dane miejsce może być jak najbardziej wskazane, bo to jest rada powróć do korzeni, powróć do tego, co było. Oczywiście, że tak, to co nie uniknie, będziesz osobą, która będzie wartościową, ważną w tymże miejscu, ale jeżeli co z tego wyniknie, mam pokazane raczej doradztwo niż związkowość ewentualna, a kapłan mówi o niedostępności tego mężczyzny do związku, ale współpraca mogłaby być owocna. Ale pamiętaj, że ja mam tutaj na dzień dobry w ogóle tak jakby historia z tym pytaniem, na dzień dobry, jakby coś w odcięciu. Zatem zastanów się, dlaczego karty tak chciały ci to przekazać. Pozdrawiam cię serdecznie. Idziemy dalej. Anonim. A zamierzam rozmawiać z szefem na temat mojego powrotu do, co mi obiecał. Jaka będzie jego decyzja, czy się zgodzi i kiedy? Agnieszka. Zamierzam rozmawiać z szefem na temat powrotu do pracy na, co ci obiecał. Jaka będzie jego decyzja? Jaka jego będzie decyzja? Jaka jest jego? Jeszcze o czymś nie wiesz w tej całej historii. Jest coś przed tobą zatajone. Ja myślę, że się wychylił z czymś tutaj, ale zobaczymy. Jest jakby nie teraz. Odsuwanie tego. Okej. Finalnie może się zgodzić, jak najbardziej, ale ja mam pokazane, że będziesz musiała uzbroić się w cierpliwość. Ja mam tą zmianę przy tobie dopiero w przyszłym roku, moja droga, sfinalizowaną. Tak, bo ja to mam pokazane, że trzeba to uzbroić się w cierpliwość, zatem tak. Tu
Dobra. I tu jest Agnieszka. Wiadomość w mailu. Czytałam tą wiadomość, przykro mi. Okej, okay. Sprawdź, czy któryś z tych... Okej, okay. Czy ktoś z tej placówki wynosi informacje o pacjentach? Czy ktoś z tej, jakby wspólnego z tej sprawą, czy w tej... wynosi informacje o pacjentach. Czy ktoś z tego miejsca wynosi informacje o pacjentach? Czy ktoś... Okej. Wiesz co, ja mam pokazane, że nie tyle co wynosi, tylko ktoś gdzieś się dostał, a jakby niepostrzeżenie. Oni nie mają świadomości, że nie mają jakby pełnej kontroli nad tą, nad tymi informacjami. Ja mam pokazane tutaj, że ta tajemnica zostanie też odkryta po pewnym czasie, ale oni jako oni sami, nie mam pokazane, jakoby byli powodem. Ja mam wrażenie, że oni są częścią jakiegoś elementu, jakiejś w cudzysłowie gry. Zatem tak to wygląda. Zatem sama istota tego miejsca nie, ale jakby ktoś, kto tam wtargnął, jest tego powodem. Ale tajemnica zostanie odkryta po dłuższym czasie, ale wynik jest jak najbardziej odtajony. O, tak Ci powiem. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. To wszyscy na dzisiaj, moi drodzy. Zatem dziękuję Wam bardzo za zaufanie, za Wasze maile, które dostaję z informacjami zwrotnymi. Ja czasem nie zdążę Wam odpisać, ja przeczytam, bo ja wieczorem, jeszcze zanim pójdę spać, to sobie przeglądam te maile Wasze i jest mi przyjemnie też zasypiać przy tym. Zatem dziękuję Wam bardzo za te wiadomości. Jutro widzimy się również w części Wasze pytania, moje odpowiedzi. Postaram się Wam coś na sobotę nagrać, być może właśnie o tych toksycznych osobach. Zobaczę, czy mi się to uda zgrać wszystko w czasie. Jeśli nie w tą, to w następną sobotę się powinno pojawić. Teraz jest też taki troszkę intensywny czas dla mnie. Zatem, moi drodzy, dziękuję. Widzimy się jutro. Ściskam, całuję. Pa, pa.